Kwiecień z Kingiem. Na koszmarnych horrorach najwspanialszy twórca najdziwniejszych historii wraca i łączy się z najwspanialszymi miłośnikami najdziwniejszych historii. Kim żebyśmy byli bez Stephena Kinga? Kim żebyśmy byli bez historii i bez gier do picia Stephena Kinga? Chociaż bez tych gier prawdopodobnie bylibyśmy wiecznie trzeźwi. I tutaj wkraczamy do mroku, który mrokiem nie jest, do narracji, która nie wiadomo skąd się bierze, do wspaniałych wszystkich rzeczy, ale bingo Stephena Kinga tutaj będzie ostre. Zatem moim zdaniem powinniśmy zacząć od tego, jeżeli grasz w bingo Stephena Kinga, to zagraj na piwie bezalkoholowym. Dobry to wieczór. Po pierwsze, a po drugie, w filmie będzie występował ktoś, kto ewidentnie bingo alkoholowe ma bardzo dobrze obcykane i film, który dziś omawiamy, śmiało mógłby mieć pod tytuł Gary Busey jest rzucany albo Gary Busey jest Garym Busey. I to tak w pełni. Tak. Jeżeli potrzebujemy ludzi, aktorów, którzy zawsze grają na takie dziwne 132%, bo to nie może być pełna liczba w jego przypadku, To właśnie on, wujek Gret, Gary Busey, specjalista do spraw mechaniki, inżynier, socjotechnik, zabójca, łowca, wszystko czego potrzebujecie i nawet nie jest głównym bohaterem. Kochanek, nie tak? Zapomnij kochanek, bo tak, w tym filmie seksu spał, co prawda nie ma, ale tylko on dostaje scenę łóżkową. Scena łóżkowa na kacu po piciu whisky. I to z kobietą, cytując napisy końcowe. Jest to kobieta. Tak jakbyście nie byli pewni. Ale Gary Busey w tym miasteczku, w którym głównie żyją nieustannie nawaleni mieszkańcy, bo mi się wydaje, że większość ludzi w tym miasteczku to są po pierwsze faceci, albo stare baby, albo alkoholicy, to Gary Busey i tak wyrwał jakąś laseczkę, więc trzeba mu oddać to. Tarker's Mill, czyli to miasteczko z Silver Bullet, jest to też miasteczko, które ma według świata Stephena Kinga znajdować się niedaleko Derry. Więc ja jestem w szoku, jak bardzo te małe miasteczka w Maine potrafią tak bardzo różnić się kolorytem. Bo z jednej strony mamy Derry, wiadomo, no jest tam pieprznięty klaun z kanału, który zamienia się w pająki, ale przede wszystkim no, jest tam dużo dzieciaków. Pewnie wszyscy idą w stronę patologii, chyba że się wyprowadzą. A tutaj, oj, tutaj grasuje zupełnie inne zło. W ogóle nie jest krytyką religii katolickiej. W żadnej scenie. Nie ma żadnego połączenia z Twin Peaks, bo wcale nie jest to Everett McGill. Więc tak, Stephen King. Everett, swoją drogą chciałem powiedzieć, to jest, ja chciałbym od razu zacząć, bo zacząć od pewnej, jak jesteśmy, jak omawiamy księdza, no to od pewnej, jak to się, co wy robicie, spowiedzi, co wy robicie tam? Co robi ksiądz? Przyznać nie się nie odpowiadajmy. Ja kocham ten film. Kocham ten film we wszystkim, co jest w nim straszne. On ma w sobie serce Maximum Overdrive. Być może jest to odpowiedź na moją największą obawę pod tytułem jak mi się nie podoba, to pewnie Julianowi się spodobało. I absolutnie co scenę miałem takie Jezu, przecież jemu to na bank się spodoba. Mimo tego, że obaj lubimy dobrze wykonane wilkołaki. Obaj lubimy elementy, które w tym filmie gdzieś są, tylko one za każdym razem są tylko trochę. Tak samo jak Gary Busey jest tylko trochę trzeźwy grając. Ale jak nie kochać tego filmu, który właśnie ma Garego Buseya, który, jak powiedziałeś, 132%, który jest wujkiem Redem, który jest najlepszym i najgorszym wujkiem na świecie, który chleje whisky z butelki z 11-letnim swoim siostrzeńcem, nie boi się, przeklina przy nim. Jego wprowadzenie w film opowiada żenujący żart prowadzącego, który był nie był w scenariuszu, tylko sam go Gary Busey wymyślił.
nie da się go nie kochać i ja właśnie, ten film jest takim, taką esencją kingowości, robionej niby z jajem, ale nie na tej, na tej podstawie samoświadomości filmów horrorowych 2000 i tak dalej, tylko takiej, takiej szczerości. On jest taki szczery w tym, jak bardzo jest... Ale to jest totalny film, jak spojrzymy na to, jak wygląda lśnienie Kubricka, jak wygląda lśnienie zrobione przez Stephena Kinga tak, że mu się podobało. Ja gwarantuję, że Silver Bullet to jest film, który się podobał Stephenowi Kingowi i on jest totalnie w tym duchu. Mamy catchy muzykę rockową, mamy dzieciaka, który jest sparaliżowany od pasa w dół, który jest przy okazji całkiem śmieszkiem, bo żartuje nawet z tego, że nie ma czucia w tych nogach. I... Tak, co nie jest... Uwaga, chciałbym powiedzieć, to jest w ogóle zajebiście tak. zrobiona postać, która ma niepełnosprawność. W ogóle dzisiaj tak. płaczemy, że ciężko to zrobić. 80. połowa od lat 80. przezajebiście Corey Haim gra. Przezajebiście napisana postać. Corey Haim to jakby imię zobowiązuje. Gadaliśmy już o, tak. O tym, co się tam działo za kulisami. Natomiast o Chryste Panie, jak przeczytałem samo to, jak inni krytycy podchodzili do tego filmu, to miałem takie, dobrze mówicie. Gdzie jest suspens? Tu go w ogóle nie ma. Czy w każdym filmie musi być suspens? Do tego pozwól, że dojdę. W sensie ten film jest do bólu poprawny. On no. jest jak historia wymyślana na kolanie podczas siedzenia na obozie przy ognisku. To jest, wiecie, bo jest wilkołak i ten wilkołak może zostać zabity srebrem, a wszyscy... I więcej to jest cały ten film, jeśli chodzi o fabułę. Tylko wiadomo, no Stephen King nawrzucał tam kilka rzeczy, żeby troszeczkę pozmieniać tę mitologię wilkołaczą, oczywiście pozostawiając wszystkie elementy, które są kanoniczne w tej historii, w tym, jacy wilkołacy są. I to jest urocze, bo tym razem przynajmniej Stephen King nie próbował nazwać istniejącego potwora jakoś inaczej. Inaczej, tak, tak. Słuchaj, ale ja mam po pierwsze... Ja ten film jestem w stanie obronić nie reżyserem, bo to powiedziałeś. Reżyser zrobił go poprawnie i tutaj uważam, że to jest, że on daje nam taką warstwę wierzchnią, taką pierwszą warstwę, ale on jest jak cebula, bo zaczynasz go obierać i dostajesz właśnie te perełki, tego Corey'ego Haima, który wspina się na drzewo, żeby złapać latawiec. I okazuje się, że latawcami bawią się niegrzeczne dzieci w tym miasteczku. Potem też fajny Watchmen. No, a to inna sprawa. Potem dostajesz, no kurna, mojego crusha, jak byłem młodszy, czyli Anię z Zielonego Wzgórza. Ja przez cały film oglądałem i miałem tak, kurwa, ale się w tobie kochałem. Jezu, jak ja się w tobie kochałem. O! Więc ja nie, więc i od razu, plus 50 do zajebistości. Dostajesz Gary'ego Busey, który jest kochany na świecie. Dostajesz wilka, który trochę jest jak wombat. On taki wombat tak, jest dla mnie. Tak. W pierwszej chwili pomyślałem, kurde, misiek. Niedźwiedziołak. Werber. Na bank. Ale potem są ujęcia, gdzie on jakiś taki pucłowaty trochę bardziej tak. jest. Taki właśnie... To jest koleś, który ewidentnie, jak jest pełnia księżyca, po prostu robi sześcienną kupę, bo wombaty mają taki odbyt. No, tak. No, nie ma innej opcji. Więc widzisz, więc zaczynasz obierać i dostawać takie piękne rzeczy. Dostajesz potem, o popatrz, to będzie redneckowy tatuś, który pewnie bije swoją piękną córkę i przypadkiem chleje jak debil. O, czyżby miał umrzeć w następnej scenie? Tak, o, jaka niespodzianka! Czy to ale... film Stephena Kinga? Tak, ale tu jest jeszcze jedna wersja, ponieważ ja dostałem... Po pierwsze, pan reżyser, który tylko ten film zrobił jako film pełnometrażowy, on, to był jego debiut. A potem poszedł w seriale i żeby nie było, to nie jest tak, że on poszedł w seriale i gówniane rzeczy robi i tak dalej. Znane seriale, to w sensie zarabia i cieszy się z tego. To nie jest ziomek, najwyraźniej lepiej się czuje w serialach niż w filmach. Ale on między innymi opowiedział o tym, że ten film jest o leczeniu. Ja tak, I o tym, czy upośledzenie cię może ograniczać. Ja tak, Nie widziałem tego za pierwszym razem, ani za drugim razem. A tutaj o leczeniu i tak myślę, ale leczeniu kogo? A on mówi, Gary Busey. Ja tak, no masz kuwa rację trochę.
Ja tak, to, czy to jest film o tym, jak Gary Busey przestaje być alkoholikiem? Trochę tak! I ja tutaj nagle kocham cię film jeszcze bardziej! A no niepełnosprawności, tak, no bo... czekaj, bo jest jeszcze niepełnosprawność. No, no tak, są no dwie przecież. Różne. Jest nasz Corey Haim. To jest leczenie wielotorowe. Wielotorowe, Kingu, bo... Aleś to wymyślił. W ogóle ja tego nie ma w opowiadaniu. Właśnie chciałem powiedzieć, że to tak trochę... Ale, że Corey Haim, no wiecie, jest sparaliżowany od pasa w dół. No nie? I on nie akceptuje tego jako ograniczającego. A z drugiej strony upośledzony jest ksiądz. Bo dla niego upośledzeniem jest, że zamienia się w werwombata. I on nie potrafi sobie z tym poradzić. I to jest to, że różne podejścia do niepełnosprawności. I popatrz, jaka mądra rzecz w tym filmie, gdzie jest wombat. Spodziewałeś się? No powiem ci, że nie. Nawet tego nie widziałem do końca, bo byłem trochę zbyt skupiony na niczym innym, aż straciłem ostrość. No właśnie, widzisz? Dobra, jestem. W każdym razie ja byłem święcie przekonany, że to jest parodia. On troszeczkę tak wygląda momentami. Bo film wygląda jak parodia. Film prowadzony jest jak parodia. Wrzucone są tam znowu elementy i postacie, które nie miałyby prawa zadziałać. Ale cholerny casting znowu sprzedaje rzeczy niemożliwe. Przypominam, Gary Busey, mający problemy, koleś o wiecznie wyszczerzonych zębach, gra fajnego wujka. Corey Haim gra sparaliżowanego od pasa w dół chłopca, który potrafi wymykać się ze swojego pokoju na piętrze i schodzić po jakiejś, nie wiem, pergoli, czy jakby to nie nazwać, po elewacji budynku. Mamy Anię z Zielonego Wzgórza, mamy aktora z Twin Peaks i to jest jakimś cudem udźwignięte, bo McGill jest niepokojący jako ksiądz i to zaskakująco niepokojący. Bardziej niepokojący niż jako łombakołak, nie oszukujmy się. Absolutnie. Więc my się tutaj naprawdę bardziej będziemy bali księdza niż typa, który jest obklejony łoniakami, bo na close-upach tak to wygląda. To źle wygląda, no. Bardzo źle wygląda. Przy okazji też przypomnijmy, że to jest człowiek, który zagrał w Liberatorze 2. No, oraz Sąsiedzi pod schodami. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Tak, People Under the Stairs. Po polsku, tak. To właśnie dzisiaj trafiłem na to. To jest chyba W mroku pod schodami. Jakoś tak dziwnie jest tłumaczone po polsku. Mm-hmm. Takie dziwaczne. Ale widzisz, ja rozumiem, bo nie oszukujmy się, ja się śmiałem na tym filmie jak głupi. Ja chciałem przytulić telewizor co scena po prostu, bo tutaj masz takiego... Stephen King jest tutaj taki, jakiego go widzisz. On otworzył swój sweterek albo swój, nie wiem, płaszczyk i tylko przytulasz. Ogrodniczki. I niczego nie ukrywa. Dokładnie, to prawda, ogrodniczki. I ty kochasz ten... Dla mnie kochasz każdą postać tutaj, bo ten film nie ma niczego zaskakującego w swojej historii, ale ma dla mnie... Ja wiem, że to będzie bardzo dziwne porównanie, ale dla mnie on jest najbliższy do Stand By Me. Okay. Tego filmu, gdzie są czwórka tych dzieciaków, bo to, co jest najlepsze w tym filmie, to że ja wierzę, że siostra kocha brata, że Ania kocha Corey'ego i wierzę, że Corey jest fajnym dzieciakiem. Na końcu, ostatnia rzecz tak naprawdę, którą mówią dzieciaki, to jest kocham cię siostra, kocham cię brat. I ja kurwa wierzę w to, a prawie w żadnym horrorze nie wierzę, że starsza siostra kocha swojego młodszego brata i tak dalej. I tak naprawdę to jest historia o dwójce dzieciaków, którzy się nienawidzą, bo na początku jest ty gnoju, ty robalu, ty tak? Mega to szanuję, a na końcu jest dobra, jesteś gnojem, ale piona i tak, kurwa, stand by me jak nic. Albo no to drugie, coś tam lot. Nad kukuczym gniazdem. Nie, coś tam lot, co oni grali w baseball. Widzisz, jak ja gram w baseball? Tak, z forehandu. Bardzo fajnie. Możecie oceniać osoby, które oglądają na YouTubie. Sandlot. To, co oni grają i tam są bejsboliści. To nie wiem, czy to jest na podstawie Kinga, tam też są dzieciaki. I jest duży pies, który piłki pilnuje. Tak. Jest, tak, Mateusz, jest... Ja pierdolę, Julian. W którą stronę ty skręciłeś? Ale okej, rozumiem. To jest standardowa historia. To jest poprawna historia. To jest kingowa historia do bólu. To jest przedstawione jak kingowa historia od A do Z. Kupuję dzieciaki, które
przechodzą pewną drogę. Nawet bardziej uświadamiają sobie, że warto zaznaczyć, że ta droga istnieje. Ale to jest kolejna historia o tym, że ci dorośli. To jest kolejna historia, nie żeby to był zły motyw, bo jakby no. Pięknie określiliśmy, że Freddy Krueger na tym żerował w części pierwszej. Ale nie stawia jakiegoś Bóg wie jakiego ciężaru na tę interpretację. Nie. To jest fajny, przygodowy film, w którym jest kilka zaskakująco krwawych scen, które mnie wzięły z zaskoczenia. No. Głównie przez to, że ten film nikszty nie wygląda jak coś, co będzie miało rozłupanie czaszki policjanta kijem baseballowym przez wombatołaka. No. Bądź też, przepraszam bardzo, księdza chorego na likantropię. Bo tego, z tego, co pan reżyser powiedział, tego w ogóle nie miało być. I swoją drogą, to co zwrócić uwagę, to jest super rzecz. Bo tego faktycznie, oglądasz ten film jako, ja specjalnie powiedziałem Stand By Me, bo Stand By Me macie trupa w pewnym momencie, no nie? To jest film dziecięcy, ale w pewnym momencie przecież dzieciakowi się klinuje głowa i noga i prawie go przejeżdża pociąg. Więc są straszne momenty. I ten film też ogląda się jako horror, ale taki PG-fair, taki lekki. Taki opowiastkę, taki w ogóle telewizyjny, to już inna sprawa. Tak, ale był w kinach. Był w kinach, ale pan producent Dino De Laurentiis, to on naciskał na reżysera, że słuchaj chłopie, no nie, no musi być gorowo, musi być więcej krwi, czyli rozłupanie głowy, czyli scena, praktycznie cała scena zabicia pani, która próbuje się zabić. Ciekawe. W ogóle próbuje się zabić? Zabije cię za to, że próbujesz się zabić. To jest, rozumiem. Film tłumaczy, jaka logika za tym stoi, do tego dotrzemy. Ale te wszystkie sceny były dlatego, bo Dino De Laurentiis chciał, że to musi być bardziej growe, bo to bardziej zarobi hajs. Szczerze? Nie wiem. Co więcej, wydaje mi się, że gdyby ten film był bardziej właśnie taki, trochę jak to powiedziałeś, opowieść przy ognisku, ale przy tym ognisku siedzi 10-latek, 12-latek i tak dalej, to mi się wydaje, że ten film by się lepiej w historii zapisał. On by był bliżej i ludzie by oglądali właśnie Sandlot, oglądaliby Stand By Me i to i byłoby takie trzy filmy o dzieciakach, które uczą się czegoś. Ten się uczy przez baseball, ten się uczy przez podróż po torach, a ten przez wilkołaka. I voilà! Wszyscy uczmy się. Dorzućmy tylko trochę krwawych latawców, creepy starszego pana, którego syna rozerwano. To jest pan burmistrz, pamiętaj, to jest pan burmistrz. Najbardziej porytą, i mówię, najbardziej porytą scenę snu z uwzględnieniem wilkołaka. I to nie, nie jest najbardziej, przepraszam, nie no, najbardziej, dobra, bo najbardziej mam do amerykańskim wilkołaku. Mówisz o wilkołakach, nazistach? Być może za bardzo się z tym oswoiłem. Bo dla ciebie to chleb powszedni. Chyba tak, bo tutaj pomyślałem, Boże, Tim Burton by tego nawet nie napisał. To mogłoby się znaleźć w Hotelu Transylwania 6. Śmiało. Mogłoby. No, to prawda. O tym też za chwilę pewnie powiemy. I najdziwniejszego na świecie rusznikarza ever, który opisywany jest jako, nie wiem, syn Van Helsinga chyba. Co dobry, tam się nie? wydarzyło? Ale może opowiedzmy fabułę. To jest pan wilkołak. Dla tych, którzy oglądają, takiego wilkołaka nie będzie w filmie, jak już domyślacie się. Tak. W latach 70. w Maine było mnóstwo miasteczek. Właśnie. W każdym miasteczku był potwór inny. I w tym jednym dorosła dziewczyna opowiada, że jak była młodsza i nienawidziła swojego młodszego brata, to nagle zaczęli się ludzie znikać i nikt na początku nie wiedział, o co chodzi. Bo nawet gdy komuś odpadła głowa, to myśleli, pijany był, to mu odpadła. I okazało się, że to wcale tak nie jest. Że to ksiądz, który niestety jest chory i musi walczyć z lykantropią, ale nie radzi sobie z tym tak dobrze jak Corey Haim, który nie ma nóg, znaczy ma, ale nie działają, ale wspina się na drzewa jak Tarzan, jest zajebisty i w pewnym sensie zazdrości postanawia się na Corey Haimie zemścić, a może za to, że Corey Haim życzył mu, a właściwie chciał go zmusić do popełnienia samobójstwa. Był najbardziej okrutnym 11-latkiem w historii. Ale wszystko kończy się, gdy pojawia się nowa wersja reklamy. Jezus Maria, takiego wielkiego napoju, który rozbijał ściany i mówił, oh yeah! Nie przypomnę sobie. Kool-Aid.
Kool-Aid Man. Kool-Aid Man zamienia się w wilkołak Maine, co bardzo dziwi Gary'ego Busey'ego i Gary Busey uczy się, że nie musi pić, bo są wilkołaki. Dziękuję. No tak, no, nie mogę się nie zgodzić. Gary Busey, który właściwie dograł każdą możliwą scenę dialogową post factum w Adlibach, bo nie dało się go zrozumieć. Wypraszam, ale no sobie, tak. Znakomicie grał. Ponoć nawet właśnie podczas tego filmu był wymiar, w sensie z Garym Busey'em jest ten problem, że nie, że ciężko jest, co to znaczy normalny Gary Busey. Nie, no wiem, właśnie, szczerze powiedziawszy. No stan nie? Zero to jest jakieś 3 promile, nie? No, no, że to jest facet, który... Znaczy, my możemy się z niego śmiać i wszyscy się z niego będą śmiać. I ja oczywiście, bo to jest ziomek, który miał problemy prawdopodobnie z każdą możliwą używką, z każdą możliwą rzeczą. On miał jakieś wizje, miał halucynacje i tak dalej. Więc to jest facet, któremu odpierdoliło porządnie przez to, co robił. Zabójczego, piernikowego ludka. I to w roku 2000, chyba trzecim, jakoś tak. Zdaje się, że zagrał... 80-tych. Zdaje się, że zagrał też psa, który zamienił się ciałem z Garym Busey'em? Mógł, ale to też to Chevy Chase też zagrał, więc wiesz, ale to Chevy Chase też najlepszy charakter. To mi przypomniałeś teraz psa. Jezus Maria, bo to jest chyba w filmie, w którym Chevy Chase umiera i przenosi się do ciała psa i zaczyna podrywać jako pies Dr. Quinn. I między innymi wskakuje do łazienki, gdzie Dr. Quinn bierze kąpiel i mamy scenę z komentarzem Chevy'ego Chase'a, jak ona bierze kąpiel, ma piany na sobie i tak dalej. Bardzo dziwna scena, bo to jest komedia kategorii R, mm-hmm, gdzie mamy pieska słodkiego, który próbuje rozwiązać zagadkę chyba swojej śmierci z pomocą Dr. Quinn, a Jane Seymour seksowna jest mega w tym filmie. Czemuś mnie wywołał. Mów do mnie, speak to me. Ale tak, tak. Wilkołaki. To jest drażliwy temat. Wilkołaki to... Czemu? Jest temat, który już... No, bo nie każdemu się udają. To jest taki... Czekaj, to jest taki drapliwy temat. Nie. Tak, jest to drapliwy skowyt minionego już cyklu na naszym podcaście. Ale ja się kompletnie nie dziwię, dlaczego my nie sięgnęliśmy po ten film w kontekście tego. Po pierwsze, zebralibyśmy sobie kolejny kingowy film. Po drugie, jak myślę o przemianach w wilkołaki, jak myślę o wilkołakach i ich niebezpieczeństwie, gdy pojawiają się na ekranie, to znaczy niebezpieczeństwie, jakie one tworzą, tak tutaj mam przedziwne wrażenie, że kontynuując wątek opowieści dla gawiedzi wszelakich grup wiekowych, ten wilkołak jest absolutnie maskotką. W sensie, że mógłby być kimkolwiek innym, nie musiałby być wilkołakiem w tym sensie, czy co? Absolutnie. No zgadzam się. Zgadzam się totalnie, ale gdzieś trafiłem na informację. Ale się nie zgadzam. Nie, właśnie zgadzam się, ale podoba mi się, bo ponoć Stephen King chciał, żeby ten wilkołak był troszeczkę inny w tym względzie, że miał być bardziej w cudzysłowie plain, taki zwykły, że on nie miał być przerażający w cudzysłowie. Co rozumiem, na zasadzie King chciał, no bądź co bądź, jesteśmy około 85 roku, kręcono w 84, czyli jesteśmy po amerykańskim wilku, mm-hmm, w Londynie, po Skowie, jesteśmy po tych zajebistych. Szczerze, po apogeum i trzeba było ponad 20 lat i dostać Dog Soldiers, żeby dostać cokolwiek lepszego wilkołaka. Mm-hmm. Więc ja się nie dziwię, że King chciał pokazać takie... On chciał pokazać taką oczywistość, taką normę, takie, że to wcale nie jest tylko że to jest, kurwa, wombat, no nie? Podoba mi się, że mówisz, chciał pokazać oczywistość. No to wyszło mu. Na poziomie całej historii. No ale też chyba... Ale to wiesz, to większość historii taka Kinga jest, no nie? W zasadzie to jest, no, bardzo normalne. Jasne, ale jasne. Problem jest troszeczkę... Problem był tutaj troszeczkę inny, bo są dwie rzeczy. Jedna, to że faktycznie, gdyby to nie był wilkołak, a ta postać byłaby typkiem, który zamienia się co drugą niedzielę, wiesz, każdego miesiąca, wielką rybę, która zjada, żadnej różnicy w filmie by nie było. Mm-hmm. Gdyby zmieniał się w gołębia, który zagruntuje cię na śmierć, to zabawne, bo wybrałeś akurat dwa gatunki zwierząt, no, które w dużym stopniu łączą się z Kościołem katolickim. To ciekawe. Czemu się kurwa gołębie? No biały gołąbek. A to nie, to ja nie znam takich. Ja mam gołębia Błażeja, tak przy okazji. Dobrze, to jest jeszcze gołąb Duch Święty. Naprawdę?
I to pokazuje, widzisz, i dlatego ty byłeś prawie ministrantem, a ja nie. dlatego ty byłeś księdzem. Byłeś księdzem, bo ty kuwa wiesz o tych gołębiach, ja o nich nie wiem, widzisz. Tak, to było to jedno pytanie, to wiesz, jak idziesz na komisję wojskową, oni najpierw rozbierają cię z jakiegoś powodu, mówią tak, dobrze pan widzi, dziwne badania, po czym oni pytają, no dobrze, a widzi pan migoczące światło gwiazd, gdy spogląda pan w niebo? To jest dziwne pytanie, ale potem pytają, jak jest Duch Święty, to w co on digimorfuje? No w gołębia. Bardzo dobrze. Jest pan księdzem. Zapraszamy do wojska chyba. Nie, pogubiłem się. Jest pan kapelanem. Kapelanem. Kapelanie. Ale to jest pierwsza rzecz. Czyli, że faktycznie tu się zgadzam totalnie, ale ja mimo wszystko lubię to, bo przynajmniej jest to... No lubię tego łombata. On jest taki do przytulenia trochę. Ale druga rzecz, tu ponoć problem był inny. Już ruszyła produkcja filmu, a nie było wciąż stroju. Więc z COVID-2 się kłania... I to, że zaczynamy kręcić i wciąż nie wiemy, kuwa, jak będzie wyglądał wilkołak. I gdy już dowiedzieliśmy się, jak będzie wilkołak wyglądał, to i reżyser, i producent powiedzieli, o kuwa, to zacznijmy go ukrywać jak najbardziej. Aha. Jak najwięcej POV, jak najwięcej, ej, schowaj się za drzewem, pomachaj łapą, ale tylko łapą. I ja to w pełni rozumiem, bo albo akceptujesz łombata, albo dosłownie, jak mi się wydaje, że ja bym w kinie po prostu wybuchnął śmiechem, gdybym go pierwszy raz zobaczył. Aha, tak, nawet w 85 roku, przypomnijmy. Tym bardziej, że właśnie mieliśmy wcześniej seanse, które zrobiły te wilkołaki naprawdę nieźle. Natomiast tutaj jestem w szoku i muszę przyznać, że o ile wiadomo, chowanie potwora, przedłużanie pokazania potwora w pełnej krasie jest standardowym zabiegiem i często działającym na wyobraźnię, często też ukrywającym, tak tutaj ten wilkołak zaskakująco dobrze wygląda na close-upach. Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. Oczywiście, to są close-upy w stylu makro, gdzie widzimy kawałek pyska i tam te 7 włosów, ale działa to spoko. Jak widzimy, kiedy wydłuża mu się pyszczak, no to też jest całkiem nieźle. Gdy widzimy już pod sam koniec dłonie przemieniające się w ludzkie, też wygląda to zajebiście. I jeżeli bym zapamiętał ten fragment, fragment bicia policjanta po głowie, i nie jest to eufemizm, bo to bardzo źle zabrzmiało, to by było naprawdę wow. A, no i jeszcze oczywiście obsadę. No tak, ale to nie o to chodzi w tym filmie. Właśnie dla mnie, widzisz, bo ja jak mówisz, ty powiedziałeś o rzeczach, które bym zapamiętał z filmu. Ja zapamiętuję żart Gary'ego Busey'ego, wprowadzenie Gary'ego Busey'ego do auta i kiedy on mówi, on pokazuje to auto i on mówi takie tada! I to jest takie, ty go kochasz, uwielbiasz i boisz się go bardziej niż wilkołaka. Jego reakcję, jak wilkołak wyskakuje przez ścianę, gdy on, jego reakcja jest prawdziwa, bo on to musi nakręcić w jednym ujęciu i tak dalej, i on nie wiedział, z której strony wybije się ty pamiętasz to? Pamiętasz to, jak Corey Haim jedzie na motocyklu, mając 11 pieprzonych drogi, lat? O wiele bardziej pamiętam jego ucieczkę z piętra. Jestem naprawdę w szoku, jak on na samych rękach potrafi zejść na dół. Jednocześnie później doczołgać się do swojego Corey Mobilu i nim zacząć jeździć, uciekając przed rodzicami, żeby puścić fajerwerki, zaśmiecić rzekę, a potem zrobić stałą krzywdę wilkołakowi, który nie może umrzeć, ale oko stracić może już? Okej. No bo to jest średni wilkołak, to jest taki średni wilkołak. No. Tak, on nie jest z tej rasy pradawnej. To się zdarza, ale słuchaj, były te dwie odnogi, nie? Jest ten wilk, który pozostał wilkiem i ta rodzina wilków, do której podeszli ludzie i powiedzieli, o wielki zły wilku, czy zechciałbyś być głaskany raz na jakiś czas i dostawać od nas to, czego my nie zjemy? Spoko. I to jest prawdopodobnie z tej rodziny, a ta dostojna, która dalej, a uwielbiamy naturę, wyjmy na księżyc. No ona gdzieś tam daleko poszła, to są wujkowie, kuzyni i tak dalej. Ale to jest, ja uwielbiam to w tej scenie,
Poza tym, znaczy ja cię uwielbiam w tej scenie długiej, że dowiadujemy się oczywiście Gary, to jest ważna scena, bo tak naprawdę Gary Busey zaczyna od tego, nie będą nam kurwa mówić, że jakieś psychole, że ja nie mogę celebrować, nie mogą nam zabrać naszego szczęścia. To jest troszeczkę jakby on przewidział 11 września, powiedział, nie będą nam, tak jak George Bush wtedy powiedział, nie dajcie wygrać terrorystom, idźcie na zakupy. To jest prawdziwy cytat z George'a Busha. Tak. I uwielbiam to, że on myśli, wykradnę się rodzicom w nocy. Jestem na malutkim miasteczku. Jakby tu się wykraść? O, mam wielgachny, napierdalający głośno z rur wydechowych motocykl. To ja w nocy wyskoczę? Otóż. A rodzice? Pomijając to są najmocniej fakt, śpiący rodzice. Pomijając fakt, że w tym miasteczku prawdopodobnie nikt nie ma tak głośnego pojazdu jak główny bohater, to warto zaznaczyć, bo opowiadamy o motocyklu i osoby, które tego filmu nie widziały, mogą zastanawiać się, no dobrze, ale jakim cudem osoba będąca sparaliżowaną, nie mającą władzy w nogach, jeździ na motocyklu? Otóż odpowiedzią jest wujek Red, czyli Gary Busey, genialny konstruktor i tylko tyle dzieli go od kolesia z Back to the Future. Bo chciałem powiedzieć, bo zobacz, ekspresji. Że w obu filmach główny bohater nazywa się Marty i ma kolesia, który lubi robić rzeczy w garażu. W obu częściach to jest garaż i w obu częściach tam się to dzieje. Czy to jest jakiś połączony świat? Ewidentnie musi być. To jest bardziej Rick i Morty, tylko Elseworld, albo jakieś multiversum szaleństwa, bo co robi dobry wujek swojemu brata, siostrzeńcowi? Spalinowy wózek inwalidzki w kształcie motocykla, który ma gigantyczne rury wydechowe, nazywa go jakoś tak się składa, że Silver Bullet, robi specjalne okleiny i początkowo ukrywa to przed rodzicami, którzy są 20 metrów od nich, robiąc barbecue, które nie należy do najgłośniejszych. I mówią, dobra, to teraz po cichu. Fajnie. Sąsiad za ścianą robiący remont o 5 nad ranem, a ty... Gile wstały jakoś wcześniej dziś. Faktycznie. To jest przepiękne, ale słuchaj, on tam odjeżdża. Właśnie, wykrada się w nocy, żeby tym jeździć. On podjeżdża później, bo nie wolno pokazać rodzicom, ale za chwilę już zajeżdża tam między te grille. Nie, no jasne, spoko. I to przypominam, że jego wózek inwalidzki jeździ 200 na godzinę. Tak, bo on, on ma po pierwsze, ma swój taki zwykły, gdzie trzeba ruszać rączkami. Oj. W tym też można. Tak, właśnie to jest w ogóle to, że wujek Rek zrobił tak, że możesz napierdzielać tym jak na motocyklu, ale wystarczy, że przejdziesz ręcznie, to możesz obrócić i tak dalej. Mówię, wujek Rek, jesteś geniuszem. Ale żeby nie było, on nie mówi, nie pokazuj mamie wózka, tylko nie pokazuj, jak szybki jest wózka. Jak szybko jedzie. Tak, wiesz o co chodzi, na zasadzie, wiecie, to jest to, że on wygląda, ma rurę wydechową taką wielką, to, że ma robione rysunkowe jak gdyby płomienie, na pewno jeździ tylko 20, a ten ziomek wyprzedza auta, zawraca, auto jedzie zaraz za nim, on zawraca, robi wheelie dwa razy, w tym razie robi to faktycznie Corey Haim. Mówię, kuwa ma robi wheelie, ale już w montażu, kiedy ma być cool. To jest ta pierwsza jazda testowa. Ale jeżeli zwrócisz uwagę, jak on odjeżdża od rodziców, to moc tego pojazdu jest za duża, więc go też podrywa od razu. Tak. Ja miałem takie, Jezu, to jest dziecko. Nie. A, dobra, okej. I zaskakująco wujek Red kilka razy też mówi, Boże, ja umrę przez ciebie, żeby... Ten dzieciak już jest martwy, nie ma opcji. Boże, co ja zrobiłem? Bo pamiętacie, ten poważny temat tego filmu, który Mateusz nie chce zaakceptować, że to jest przemiana wujka od nieudacznika, który się rozwodzi i chleje, do odpowiedzialnego wujka, który dba kocha o siostrę. Dzieci. Też. Kocha swoją siostrę, dba o dzieci, wydaje pieniądze na wyjazd dla swojej siostry, żeby mogła zostawić dzieci. To naprawdę, to jest przemiana... Z nim na polowanie na wilkołaka. Nawet nie polowanie. To jest bycie przynętą dla wilkołaka. Odpowiedzialność. Co to jest? Ej, ale to jest dla mnie, ten film powinien tutaj, po niemiecku tytuł jest Werwolf von Tarkenmils.
Ale moim zdaniem polski tytuł powinien być Silver Bullet, The Gary Busey Story. I tyle to po prostu jest o tym, jakbyśmy chcieli, żeby jego historia wyglądała. Od kolesia, który mu odwaliło, do kolesia, który jest zdrowiutki. To było trochę, nie wiem czy na odwrót, bo mi się wydaje, że on zawsze był trochę taki uhuhuhu. Ale no cóż, no. Dodajmy jeszcze, że dzieciaki wysyłają listy z pogróżkami. Najpiękniejsza rzecz na świecie. Ale słuchaj, kurna. Drodzy widzowie, bo to trzeba zapytać, bo moim zdaniem to jest jedna z takich rzeczy. Jesteś sobie 11-latkiem. Dowiadujesz się, że twój ksiądz w twojej małej mieścinie jest morderczym wilkołakiem. Przekonujesz do tego swoją 15-letnią siostrę, która widzi kij baseballowy, którym tenże wilkołak zabił jednego typa, co w ogóle uważam, że jest cudowną sceną, do którą na pewno musimy przejść. Co możecie zrobić? Rodzice nie wierzą. Wujek najebany nie wierzy. Jak już kurwa wujek nie wierzy. To już nie w takim stanie. Tak, tak. Co możecie zrobić? I oni wpadają na genialny pomysł. Zaczynają wycinać z gazet litery i wysyłać ci, wiemy kim jesteś, wy się kurwa zabij. I to nie jeden list. Kilka listów przynajmniej. W pewnym sensie, powiedz mi, że kurwa widziałeś inny film, w którym dzieci szantażują księdza wilkołaka, żeby się zabił. Ubierając to tak w słowa, nie. Właściwie to nawet ubierając to w inne słowa, nie. To jest jedna z najbardziej absurdalnych opcji w takiej sytuacji. Jestem pod wrażeniem, że młodszy brat przekonuje siostrę, żeby no, podszywaj się pod zbiórkę tam puszek i butelek, żeby sprawdzić wszystkich mieszkańców tej małej mieściny, czyli tam 23 osoby maksymalnie. Cego 21 facetów? Wszyscy po 50. Właśnie, wszyscy praktycznie pijani. Nawet ona zaczyna ten dzień jakoś tak, wiesz, 10-12, najwięcej ludzi znajduje w knajpie. To jest tak. Przepiękne. Tak. Trzeba też przyznać, że ujęcia na tych ludzi są bardzo niepokojące. Są niepokojące i znowu to mi nie pasuje do obrazka, jakim jest cały ten film, ale jednocześnie niesamowicie podoba mi się, jak operator, reżyser wiedzieli, na co będziemy patrzeć w tych ujęciach i bawi się tym. Nawet nie kwestia tego, że zasłania te oczy. To nawet nie jest to, tylko... Ale ustawia zawsze tak człowieka, że to jest... Tu są drzwi i nagle ty tak... Dzień dobry. I suspens... Mówiłeś, że kurwa nie ma suspensu? Jeb, suspens oczny. Faktycznie, bo nikt się nie spodziewa od samego początku, kto jest wilkołakiem. Pojawia się nowy ksiądz w mieście. Może być ich więcej. Może być milion wilkołaków. Może być. Faktycznie. Tylko wtedy miasto prawdopodobnie przestałoby być pod rządami, nie wiem, wójta. Wójta alkoholika. Nie, wójt jest jeden trzeźwy. Czy tak, swoją drogą, żeby nie było pan burmistrz. Ale jest niepokojący. Trzeźwy. Zaskakująco. I nie przez to, że... Bo jego syna zabijają, prawda? I spodziewamy wilki się, go zabijają. Wilcy. Wilcy z Wall Street. I spodziewałbym się, okej, to będzie osoba pełna żalu, tak żeby potem zagrać kontrastem. Nie, nie. On jest po prostu, kurwa, straszny. No, ktoś wchodzi ale... i... I on też się pojawia znikąd. Zawsze ktoś tam... Dobrze, jesteśmy szalonym motłochem. Idźmy z widłami. Tymczasem on... Witajcie. Opłakuje syna. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, ale on stary. W tej scenie w ogóle on jest dużo gorszy, straszny bardziej niż ksiądz, bo swoją drogą to też jest ważne, bo tam jest jedna scena, która nam pokazuje, że ten ksiądz, właśnie powiedziałem, on nie radzi sobie ze swoją niepełnosprawnością, bo póki jeszcze nie jest wilkołakiem, to on próbuje ten motłoch. Ludzie, drogi motłochu, nie szukajcie mnie, bo ja wam zrobię krzywdę. Ludzie, czy możecie się zatrzymać? Ja tak szanuję go za tą scenę bardzo. To, że chwilę potem mówi, no dobra, to idę w mgłę ich pozjadam, to jest co innego. Ale jeszcze to, że przy okazji, burmistrz... Tak, no. on ksiądz przepięknie gra tym, że on sobie nie radzi. On nie potrafi wytłumaczyć innym czegoś, co sobie sam wytłumaczył religią. Bo szuka tego cytatu, gdzieś kilka razy się zająknie, ale jednocześnie wie, dlaczego warto zabijać potencjalnych samobójców. I to jest dalej misja katolicka.
To jest w ogóle fascynujące, bo dla mnie bo on w pewnym momencie tłumaczy to Koreemu. Musiałem zabić, bo ona chciała się zabić. A ja chciałem zapytać, dobra, to dlaczego zabiłeś dzieciaka, który puszczał latawce? Czy w Biblii jest fragment, że ty puszczający latawce w pierdol ci spuści wilkołak? Czy to jest ta druga misja Samsona? W apokryfach. No właśnie, o to mi chodzi. To jest takie, mi się wydaje, że to jest taki bullshit, którą po prostu pierdzieli sobie, bo były sobory, usprawiedliwić. Nie? Ksiądz Mateusz tłumaczy. Nowy kanał na YouTube. Były sobory. I przed jednym z nich tak sobie siedli ci tam, wiadomo, papieże, nie? Bo ich kilku było, to oni decydują. I siedzą i myślą, kurde, co by stąd wydrzeć, żeby agenda była bardziej nasza. Bo się nasza. Nie mieści. Kuwa, za dużo stron jest. Wiecie, ile kosztuje papier? Coś trzeba wyciąć. Papirus wtedy jeszcze? Tak. Po pierwsze papier. A po drugie, wiecie, ile do jasnej cholery kosztuje wydrukowanie książki, potem zszyć to i tak dalej? Czy ktoś ma jakiekolwiek pomysły, co moglibyśmy wyrzucić? Wyrzućmy ten fragment, jak tam typa zjada lew. Nie. To wyrzućmy ten fragment, jak na przykład ludzie z głodu, kobiety jedzą własne dzieci. Nie, to też, to jest spoko. Może koleś, który jak traci... Tak, że no, za daleka dygresja, jeśli chodzi o... Tak, jeszcze? Nie wiem, to się zapętliło. Ja nie chciałem. Za daleka dygresja. Zerwało nam internet i to jest zdecydowanie idealny moment, żeby przestać gadać o tym, kto kogo zżera w Biblii. W każdym razie podczas soboru wycięto wątki wilkołacze. To jest puenta. I kiedyś pojawią się archeolo-bibliowcy i oni znajdą te wilkołaki i wtedy dowiemy się, że wilkołaki żyją wśród nas. Ale dla mnie to jest taki bullshit, bo to jest taki totalnie na zasadzie, on mówi, ty tam sobie, ja muszę to robić, a tak naprawdę to on po prostu, no zabija, bo jest wilkołakiem. Ale właśnie, ty mówiłeś o tym, że to jest poprawne. Zauważ, że ten wilkołak nie zachowuje się wilkołaczo, bo niby, w książce było, że zabija co miesiąc, za każdym razem, gdy jest pełnia. W filmie tego nie ma. W filmie dowiadujemy się, a może on jest mniej wilkołakiem, gdy nie ma pełni, a bardziej wilkołakiem, gdy jest bliżej pełni. Tak. A ściągasz słuchawki? Przecież nie, to ma w 100% sens. O co ci kurwa chodzi? Pewnie, że ma. Tym bardziej, że jest podkreślone, że nasz Marty studiował, chodził po bibliotekach, pewnie jednej w tym mieście. I nie było jeszcze internetu, więc też nie mógł zrobić klasycznej sceny, gdzie robi research i jest taka bardzo creepy strona z czterema rycinami i napisem wilkołaki, canis lupus, bla, 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 bla. Tego nie robi, ale dowiedział się wszystkiego, więc on wysnuwa te teorie na podstawie badań. Wygląda na to... To jest ważne słowo, badań. Tak? To nie jest taki byle jaki. Gdyby Gary Busey to powiedział, to moglibyśmy mu nie ufać. Ale tak. Mówi o tym Ania z Zielonego Wzgórza i Lost Boy. To są ważne rzeczy. Więc potencjalnie mówi o tym wampir, który zwalcza wilkołaki. Także... A potem ucieka na Zielone Wzgórze i wszystko się łączy. Dokładnie, tym bardziej, że mamy jednak w historii więcej dobrych łowców potworów, którzy są wilkołakami, bo wampirami. Prawda. Chociaż nie wiem właśnie, No bo w pewnym momencie nie zostaje wilkołakiem Van Helsing, gdy był nim cudowny Hugh Jackman i zmienił się w CG wilkołaka, żeby pokonać CG wampira, dobrze pamiętam? Tak. Mamy bardzo dobrego, ale nie oznacza, że mamy ich więcej. No właśnie, bo w Blade w sumie, tutaj no statystyka. No dobrze. Mamy Blade'a, jakieś Vampire Hunter D, Alucardy i tak dalej. To w każdym razie, jak sobie o tym pomyślimy, no to proszę cię, powinniśmy jednak podejść do tego, że mamy do czynienia ze specjalistą, gdyby to powiedział Gary Busey, bo ilu mamy Garych Busey, którzy są dobrymi łowcami potworów? Ten aż nie jest. Ten zdecydowanie nie jest. Bo to jest jego jedyną rolą w finale jest strzelić. Co robi? Najpierw mu wypada broń, jak jeszcze śpi. To jest niesamowicie odpowiedzialne. Potem jest rzucany po całym pokoju i ostatecznie nawet tej broni nie dotyka.
Nie. Dla mnie jest jeszcze lepsze, bo on w tym ostatecznym starciu, gdy powiedział, dobra, ja poczekam ten całą noc, dam do poranka i tak dalej, robi to mi jedną rzecz, której nie powinien zrobić. Kuwa, mam jeden nabój, to go, kuwa, wyciągnę. Jakby przyszedł wilkołak, poczekaj. No, why you do that? Bo to bardzo ładny nabój jest. A to trzeba przyznać, zajebisty nabój, no bo to jest od tego, powiedziałeś, praprawnuka Van Helsinga prawdziwego, który w ogóle, ale to jest zajebista rzecz, to jest zajebisty ziomek, bo dla mnie to w ogóle jest ukryte znaczenie tego filmu o pedofilii, ale do tego przejdziemy. Ja wiem, bo to zabiłem cię tym, ale nie, zabiłem nie, was nie, tym. Nie, tego jestem najbliżej. No to prawda, bo nagle Gary Busey idzie do takiego sklepu z bronią, mówi, o ha, daj mi pan nabój, ja se żartuję tak dla siostrze, ha. I tam mamy nagle scenę jak z Avengers, jak Tony Stark buduje zbroję. To jest zaskakujące, bo zaczynamy od tego, że koleś idzie do pierwszego lepszego typa, który potrafi robić naboje. Najwyraźniej w Stanach wtedy to była norma, ale koleś jest lekko niepokojący. Gary Busey przynosi krzyżyk i medalik srebrny, bo oczywiście, że dzieciaki takie noszą, żeby przetopił to na nabój. To są bardzo małe naszyjniki, ale no najwyraźniej nabój do Magnuma da się z tego zrobić. I po chwili mamy specjalistyczne ujęcia, jak typ najpierw topi to, mieli, topi, wlewa do formy, pięknie ucina naddatek, potem jeszcze nabija na łuskę całość prasą i proszę bardzo, to jest pański srebrny nabój. Wiesz, tam dzieciak oglądał Lone Rangera, lubi palpową fikcję. Wiecie o co chodzi. Kogo miałbym zabić tym? Wilkołaka. Tak, dokładnie, to jest takie, nagle taka cisza. A może na wilkołaka? I ziomek się przybliża do kamery i ty wiesz, że on wie, że ta broń jest na tę jedną, na to jedno zło. Tak jakby ten jeden ziomek w całym miasteczku, tylko on wierzył w istnienie tego zła. A co jeśli, dlatego pedofilia. A co jeśli to jest koleś, który mieszka na przecięciu trzech granic tych miasteczek obok i on już widział to chore gówno. On już wie, stary... Jakby wilkołak to jest najmniejszy problem. Zerknij sobie, co jest w tamtym miasteczku. Tam dosłownie chłop wabi dzieci balonami i raz zamienił się w pająka. On tam w ogóle ma tak, potrzebujesz procy? Mam proce, proce, masz tu, procą się strzela i procą zabija się ten. Potrzebujesz, co on tam miał? Battery acid, który masz schowany w tym? Wszystko masz, wszystko co potrzebujesz. My tego nie zauważamy, bo tam swoją drogą on dziwnym, to jest dla mnie dziwne w tej rzeczy, bo tam mamy pokazane, że wiecie, polują ludzie, więc są rogi i tak dalej, ale u tego ziomeczka mamy broń, mamy poroże i mamy mordę niedźwiedzia. Ale ta morda niedźwiedzia, przynajmniej dla mnie, jest w chuj mała. Mm-hmm. Wiecie, jest mniejsza niż moja głowa. Niedźwiedź jest trochę większy. Wiecie sobie, albo facet zabił dziecko niedźwiedzia, albo to wcale nie jest niedźwiedź. To jest kolejny wilkowampo nie wiadomo co, skoro to jest ten nasz wombat. Niedźwiedziołak karłowaty. A? Miniaturka. Więc ten facet już nie jednego zabił. Tak, to się dzieje wtedy, kiedy w pełni księżyca niedźwiedź ugryzie gnoma. To jest lepsze niż mój żart, bo ja chciałem powiedzieć, że Warwicka Davisa ugryzie. To jest, twoja wersja jest albo lepsza. Tłumacząc na twój język wrocławski, skrzata bądź krasnala. Myślałem, że powiesz, że i się wykolei. Będzie język wrocławski. O nie, to tramwajołak. Spokojnie, nie dojedzie do nas. A potem przyjdą nasze szczury i w ogóle nasze kochane, piękne szczury. Ja czekam, aż będą szczury święte we Wrocławiu. To jest najważniejsza rzecz. Musimy zrobić miesiąc szczurów. A panie, ja mam... Po pierwsze są... To jest cudowne, wiecie... Po pierwsze szczury. Właśnie chciałem powiedzieć, to ja uwielbiam to, że w horrory są... Ja lubię taką bezpośredniość horroru. Większość filmów tam próbuje powiedzieć, wiesz, kuwa, uhuhuhu, madafaka. A tutaj horror, szczury. No i wszystko wiesz. No właśnie. Kuwa. To wiemy, czy jest ich kilka, czy jest jeden. Czy jest jeden, czy masz się bać. Ale tutaj też to działa. Widzisz, po angielsku to jest srebrny nabój.
Tak. Jest w filmie jeden srebrny? Jest. Czy w niemieckim tytule nas okłamali? No nie. Jest to Wilkołak, czy tam Wolfenmännchen aus Main? Tarker Mills. Von no Tarker to, Mills. No okej, okay, von. Dobrze. Tak. Von. No ale generalnie jakby chodzi o to, że jest chłopowilk w tej mieścinie. Cyk, dostajesz od razu informację. A obok masz co? To? Jest klaun. Najgorzej. Właśnie to się mówiło, klaun. Albo pająko klaun. Ewentualnie tak. Bym rozumiał, tak. To niektóre, to jest ten problem z Kingiem, że on... I to w dwóch częściach. I to w dwóch, właśnie, bo tutaj to jest ten King, który, ten zły King. Ja on próbuje ukryć, że film jest o czymś. Z reguły film właśnie, szczury. To ty wiesz, no nie? Wiesz. No. Slugs. Jest cudowny film o zabójczych ślimakach z zębami. Nazywa się Slugs. Uwielbiam go. I tego typu rzeczy są cudowne, no. Szczur, tak właśnie szczurów zerkam. Jest kilka. Widzisz, bo na przykład według mnie lśnienie powinno nazywać się hotel. Mhm. I już bym wiedział wszystko. Ja, jest cudowny film, który się nazywa Razorback. Australijski exploitation film o wielgachnym Razorbacku, czyli o dziku, tam świni, która jest mordercza, który miał remake. Ja go mam i oczywiście kiedyś go omówimy, bo jest cudowny. Bo czekam na polską wersję. Gdzie jest Bartosz Kowalski, kiedy go potrzeba? To jest kolejny pitching, że możemy gdzieś zagrać. Ja tak kurwa czekam. Czy na przykład nie chciałbyś, żeby Maximum Overdrive nazywało się Ciągniki Siodłowe? Albo nie, tiry? To, wiesz co, mi się wydaje, zbałem że... Zbałem się, wiedziałem. No właśnie, nie. Jezus Maria. Kudzo mogłoby się nazywać pies. Misery. Ale Kudzo to przynajmniej jest imię psa, wiesz o co chodzi, no to dobra, szanuję. No. Misery jest okay. Mogłoby się nazywać... Świńska krew. Opowieść o świńskiej krwi. Tak. Ale nie, Maximum Overdrive w tej wersji drugiej, jak się nazywa? Trax. Trax, no. No. I to już okay. Poprawili problem. Ale ja bym nazwał, kurczę, mi się wydaje, że zielone zło z kosmosu, bo to tak trochę jest, albo zmęczony Emilio. Ale widzisz, jak powiedziałeś zielone zło z kosmosu, to też mogą być stuko strachy. No wie, o tak, tam są inne tam jest inny zielony, no. Kurna, to jest problem z tym Kingiem, że widzisz, jak ty powiedziałeś, że ten film nie ma wyjątkowej historii. A który Kingowy film ma? Szczerze powiedziawszy, on ma pewne klocki, które zawsze układa w ten wracamy sposób. Do wielkiej tajemnicy wiary, jaką jest. Stephen King bierze gotowe rzeczy, tylko nazywa je inaczej czasem. I to też nie zawsze, bo znowu ten film nie jest wierną adaptacją. Ale napisał go King, żeby nie było. On no dobrze, sam napisał no tak. Niewierną adaptację samego siebie. To jest Stephen King, więc on może. Gary Busey nie domaga głosowo. Pyta się, Stephen, mogę to nagrać jeszcze raz? No nawet musisz. Więc tak, tak. No Stephen King jest niesamowity w remiksowaniu rzeczy. Oj, tak. Nieważne, czy są to rzeczy już w kulturze zakorzenione, czy jego własne. Mm-hmm. No Stephen King jest esencją bycia hip-hopem. Jeżeli hip-hop jako sztuka, jako część kultury oparta jest na remiksie, tak Stephen King jest esencją hip-hopu. On bierze sample i miksuje je. On po prostu jest Grandmaster Flash. On robi takie skrecze, że tam, o Jezus Maria. Samochód zabija, ale główny bohater się w nim zakochuje. Zakochuje. Prawie z nim uprawia seks. No, czego nie rozumiesz? Steven, czy ty nie miałeś wypadku samochodowego? Właśnie, pamiętaj, zważywszy na to, jak wiele filmów Kinga opartych jest na jego doświadczeniach, prawda? Tu kokaina, Misery wyszło. Dobra, odrzućmy filmy, które zaczyna się, tu kokaina, coś tam wyszło, bo tak wiele filmów... Trzech książek też nie pamięta. Tak, ale tu coś tam, tutaj miał wypadek, to ten tutaj był, pracował w maglownicy, to maglownica, ale przyznam się szczerze, no chyba nie miał żadnego doświadczenia z wilkołakami albo z łombatami. Pytanie, czy to drugie znaczenie jest ważne, w sensie czy pośledzenie albo pedofilia. To ja tak krążę wokół tego tematu. Kompletnie bym się nie zdziwił, gdyby Stephen King miał kolegę, który na przykład jeździł na wózku. W ogóle bym się nie zdziwił. No bo jeżeli tak, to znakomicie o nim pisał. W sensie, ja pierdolę, jak łatwo, jak to głupio brzmi, ale jak łatwo jest napisać dobrą postać, która jest na wózku, jeżeli ta postać żartuje z tego, że jest na wózku.
Jeżeli, no kuwa, chce się wspiąć, to się będzie wspinać. Będzie miało nadopiekuńczą mamę, a z drugiej strony wujka mówi, to on nie jest tylko od wózka, będzie jeździć, coś tam. On będzie po prostu żyć. Jego życie nie jest oparte o bycie na wózku. To nie jest cecha definiująca. Tak. To nawet nie do końca jest cecha, on po prostu żyje. Kuwa jest podrywaczem, podrywa najładniejszą dziewczynę w szkole, która przez wilkołaka spierdala. No właśnie. Bo tutaj bardzo mądrą rzecz wujek mówi. Dlaczego nasz Marty jest tak gotowy działać? Bo wilkołak odebrał mu wszystko. To jest właśnie, no mówię, kurwa, to jest... You took everything from... I don't even know who you are. Kurwa, nie wiem you teraz. Bo chciałem powiedzieć, czemu ja teraz wchodzimy w Avengers, a można zrobić to jeszcze inaczej, że zabiłeś mi wszystkich. Dla ciebie to był najważniejszy dzień w twoim życiu. Dla mnie to był tylko wtorek, bo ja będę cytował Street Fightera i Raula Julię w jego najlepszej roli M. Bisona. Kurwa, kocham ten film. Bardzo słusznie. Szkoda, że to nie jest horror. To jest jedyny film, w którym działa niebieski kamuflaż. A nie, przepraszam, jest jeszcze Surferzy Ninja, gdzie są te same stroje. O, tak, Surferzy. O, tam jest kałabanga, dude. O, ja pierdzielę. Ale tak. I tam przejdźmy do tematu chyba poważniejszego powoli. Jak się nazywa? Boże, tam gra... Leslie Nielsen gra z głównego złego, który jest ninją w Surferów Ninja. Mhm. I tam uprawia się surfing, jadąc autem. Po prostu wstajesz na aucie i robisz tak. I tak się robi surfing autowy. Ale ja robiłem w inny sposób. Na kuligu? Nie. Kulik, po polska wersja surfingu. Nie, to są polskie bobsleje. Polska na lodzie i po prostu. To nie reggae na lodzie, to u nas by to było coś w stylu pieróg na lodzie, bo musi być pieróg. Byleby nie polskie reggae. Bo... Polski reggae jako podkład, ja pierdolę, to byłby taki film. Oj, tam dziecko spada, wiesz, bo akurat właściciel knajpy był pijany, pośpieszył konie, źle weszli w zakręt, zresztą w Polsce pogoda beznadziejna, ledwo śnieg spadł, to on tam po żwirze przejechał. Tak, od razu tam przecież... Po prostu, wiesz, dzieci tam ponadpalane, bo były ciągnięte za sankami. Potem jeszcze muszą iść coś zjeść. Tam, wiesz, przekrajają, a w środku śruba w tej kiełbasie z grilla. To jest akurat historia oparta na faktach. Miałem naprawdę? Tak. Ja znalazłem śrubę, a kumpel nakrętkę. Do tej śruby. Połączyliście. To jest początek. Polskie ciastko z wróżbą. Albo to boys do you wanna play a game. Ale popatrz, potem mamy dalej, że oni do biedaszynów idą, bo z biedaszynów robi się tor bobslejowy, tylko zamiast ścian z lodu ma ściany z węgla. I to są bardzo czarne bobsleje i oni potem wychodzą w blackface i jest wytłumaczone, dlaczego oni są połączeni. To też zaskakująco polskie, patrząc na twoja twarz brzmi znajomo. Ale ta-da! Tak. Ale przejdźmy do tego poważnego. Tak. Jeżeli chcielibyście, ja nie znalazłem żadnej informacji, ani jakiś tam wywiad z Kingiem, ani wywiad z reżyserem, że ten film jest o pedofilii, żeby nie było. Ale mamy miasteczko, gdzie teoretycznie zły przedstawiciel klergi, że powiem po angielsku, krzywdzi i poluje na 11-letniego chłopca i potem też na dziewczynkę. I jednego chłopca zabija też wcześniej, bo lata latawcem. Latawcem z kolorami prawie tęczy, więc od razu można powiedzieć LGBTQ. Jednocześnie zmusza dziewczynkę do opuszczenia miasta. Mm-hmm. To brzmi trochę jak maskowanie czegoś. Tak. Ucieczka przed traumą. I dzieci nasze zgłaszają się do rodziców, do wujka, bo tylko wujek jest w stanie im uwierzyć, bo rodzice by im nie uwierzyli, czyli coś, co jest tak obrzydliwe, że nikt by im w to nie uwierzył i muszą się skonfrontować z tym potworem, bo okazuje się, że ksiądz, który głosi słowa Boga, jest prawdziwym potworem, tak jak z reguły w pedofilii jest potworem metaforycznym, tak tutaj jest potworem prawdziwym, bo zmienia się w wilkołaka. No kurna. I argumentów za tym jest jeszcze więcej. Idą do wujka, bo wstydzą się tego, tak, do czego się mogło dojść. Tak. To mamy to. Możemy tutaj dorzucić wiarę katolicką, która jest w jakimś tam stopniu za warstwą ochronną i przecież ksiądz by nigdy tego nie zrobił. To tak mówi Garbiusy na początku, prawda? Że on bardziej wierzy, że
jest pod... Bardziej jest szybciej w stanie uwierzyć, że ten ksiądz jest psycholem, niż że jest potworem niejako, no nie? Dokładnie tak. Więc to jest to. Do tego mamy jeszcze... No, cały ten wątek z księdzem, który próbuje sobie samemu, bo komu innemu, tłumaczyć swoje czyny, powołując się na świętą księgę. Mhm. Ja wiem, że to jest bardzo w duchu Stephena Kinga i jakby się to nie pojawiło, to bingo byłoby niekompletne, ale mimo braku powiedzenia czarno na białym, że tak, to jest główny motyw tego filmu, to ta interpretacja nasuwa się sama od razu. Mhm. No. Znajdujemy jakieś poukrywane dowody na księdza. Ksiądz oferuje podwózkę. Ksiądz oferuje zostanie na plebanii na chwilę. Tak, chodź na zakrystię, mam super fajny napój. Tak. To mógłby też powiedzieć Bill Cosby. Ale no jakby, hej, te elementy mają jasną układankę. Nie musisz tak, patrzeć na... Mamy tą scenę późniejszą z panem detektywem, z szeryfem, gdzie szeryf go nakrywa w cudzysłowie w jego szopie i on mu mówi, to nie jest moja wina, zanim go zabija. Tak jakby to, ta część potworna w nim, ta, która krzywdzi dzieci, to nie jest on, to są dwie różne osoby, co też by pasowało do interpretacji, bo spotyka się ludzi, którzy tak mówią, nie, to nie jestem ja. Ja jestem coś zwykłym, dobrym obywatelem, a to jest coś jakby coś innego we mnie było. No nie? To jest dobra, w sensie to jest świetnie zagrane przez tego aktora. Kurwa, ten aktor, widzisz, tutaj aktorzy robią pierdolone roboty, bo ten facet jest tak przerażający, gdy on to mówi, już kurwa, wierzę ci, że jesteś potworem. Bo to jest jeden z tych przykładów, gdzie na papierze to mógł być przeciętny film. Mhm. Ale jeżeli dorzucimy tutaj dobre warsztatowo osoby, albo posiadające naturalny dryg do tego, bądź mające doświadczenie, no to film się zaczyna dźwigać na ich ramionach. I absolutnie tutaj to działa. I naprawdę jestem w szoku, że tego filmu się pod tym kątem nie interpretuje. Nie patrzy się na to, jak na historię o zakorzenionym bestialstwie, które próbuje być w małym miasteczku zasłonięte płaszczykiem wiary, bądź właśnie przeniesieniem z parafii na parafię. A czy to nie jest troszeczkę tak, że problem jest taki, że tak dużo filmów Kinga opowiada o przemocy rodziców wobec dzieci, w jakiś sposób, przemocy dorosłych wobec dzieci, że to szybciej wpada w tę kolejinę niejako. Rodziców jako osób, którym nie powinniśmy ufać, albo osób dorosłych jako tym, którym nie powinniśmy ufać, bo znajdzie się kilku dobrych, ale bardzo często większość jest zła z jakiegoś tam powodu. No bądź co, bądź dzieci kukurydzy, prawda? No nie? Więc jest ten element, ten nie ufajcie dzieciom, nie ufajcie rodzicom. Tam jest ciągle jakaś relacja dziecko-rodzic i niezrozumienie, prawda? Tego przesłania. Absolutnie mam wrażenie, że wojna pokoleniowa u Kinga jest bardzo dużym motywem. Skrywanie sekretów z jednej strony i z drugiej strony. To, że nie powinno się ufać zarówno tym, jak i tym w zależności od historii. I najczęściej trzeba ufać wujkom, jakkolwiek tak, to brzmi. Tak. Na zasadzie najebanym wujkom, tym, którzy są odmieńcami. Z reguły ta osoba, która jest samotnikiem, starszym dziadem, na przykład Pet Sematary, ten ziomek, który mówił sometimes dead is better. To był ten ziomek, któremu trzeba było ufać, no nie? I to zawsze jest ta osoba, która jest starsza, doświadczona. Oczywiście, no. Jak się nazywa? Halloran. Oczywiście. Ufasz starszemu, dziwnemu typowi, który jedzie na Florydę odpoczywać. I tam do ciebie... A potem pędzi do ciebie, bo poczuł impuls. Tak. Dopuściłeś mu strzałę lśnieniem. Swoją drogą, wiesz, że tutaj jest praktycznie lśnienie. W sensie, nie ma per se lśnienia, ale nasz Cory, czyli nasz Marty, jedzie sobie z wujkiem, mówi, ej wujek, tam zginęło kilka osób. A co jeżeli to nie jest facet? A co jeżeli to jest potwór? Kurwa, a skąd ty to wiesz? A bo wiem, bo jestem dzieckiem w filmie Stephena Kinga. Tak. Ja kurwa wiem. A kto miałby wiedzieć? Wyobraź sobie, że teraz transportujesz się do świata Stephena Kinga. Zaczynają ginąć dzieci, bo wiadomo, że dzieci giną. To nie idziesz pytać szeryfa, przepraszam, co się tu kurwa dzieje? Nie idziesz do dziecka, sorry bardzo, ile palców pokazuje za plecami?
trzy. Dobra, kto zabija? Tak, albo narysuj mi to dziecko, które nie mówi, ale siedzi gdzieś w rogu. O, tu jest wszystko, jest twarz mordercy, jego numer, jego rejestracji. Nie, nie, właśnie wiesz, zaczyna rysować, ty jeszcze przychodzisz, Jezu, jeszcze lustro. I patrzysz, a dobra, o to chodziło. Tak, nie lubię czytać w spak. Tego typu rzeczy, albo dziecko, które cały czas macha tym palcem. Ja. Okej, dobra, no to ten pewnie będzie wiedział. To jest bardzo łatwa gra miejska. Bardzo ładnie teasujesz tą wersję telewizyjną Kinga i tego dzieciaka, który gadał z palcem. Ja całkiem lubię tę wersję, bo ja się trochę śmieję, ale nie chcę do niej wracać. Kiedyś trzeba będzie, ale ja nie chcę. Spokojnie, to jest dopiero świąteczny film. To prawda, to King lubi święta. A King uwielbia święta, to jest inna sprawa. Tutaj uwielbia Halloween bądź co bądź, tak, bo właściwie w Halloween się dzieje. Tak się składa, że pełnia wypada w Halloween. Dzieciaki przez 3 dni piszą pogróżki i od maja robi się nagle Halloween. No bo ten film akurat, dobra, przeskoków czasowych ten film nie potrafi pokazać w ogóle. On się teoretycznie dzieje od prawie końca wiosny i przerwy takiej, ale nie do końca letniej, do Halloween. Czyli dzieje się przez prawie pół roku. Książka dzieje się przez rok. Nie widać tego w ogóle. To jest tak kolejna scena, myśli sobie, jutro. Nie, minęły 3 miesiące. Jak to? Nie, jakby październik się kończy. Ale tutaj przechodzimy do najlepszej rzeczy na świecie, bo ja uwielbiam tą scenę przygotowywania się na spotkanie z wilkołakiem. Po pierwsze to, że Gary Busey wierzy w to, już mówi, dobra, kurwa, wierzę wam, spoko. Wierzy w to teorię, że następnym razem pan wilkołak próbował mnie zabić 3 razy. Następnym razem spróbuje mnie zabić już nie podczas dnia, już nie w aucie, tylko gdy będzie pełnia księżyca, gdy będzie najsilniejszy, tylko u mnie w domu i tylko w nocy, tak. I Gary Busey jest spoko! To jest idealny pomysł na spin-off Home Alone. Dwójka dzieciaków i szalony wujek zamknięci w domu i czekają na wilkołaka, który próbuje ich zabić. Ale role się odwracają. Najpierw chcą go zamęczyć. Swoją drogą, chciałbym powiedzieć, lada moment wejdzie film. Ja jeszcze nie widziałem, bo wejdzie film Abigail, gdzie ludzie porywają dziecko, które okazuje się być wampirem i to dziecko próbuje ich zabić. Super pomysł. Obrócenie Home Alone właśnie. Genialny pomysł. Mam nadzieję, że nie zjebią tego. Ale tutaj uwielbiam to esencję pokazania rodziców z lat 80. Gdy Gary Busey mówi, wygrałem wyjazd na weekend. Romantyczny. Dla pary. Tak. A ja kurczę, akurat nie mam pary, bo się rozstałem pół roku temu z żoną. Od tego czasu pewnie rucham jak głupi, ale tego wam nie powiem. Może byście chcieli. A to jest ta sama siostra, która niespecjalnie ufała swojemu bratu wcześniej, żeby chociaż na wieczór został z synem, jej synem. I mówi, kurwa, wyjazd na weekend bez dzieci? Gary, zajmuj się nimi! Nieważne, że chlejesz, spierdalamy! I to jest cudowne. Ale to jest przepiękne jeszcze pod tym kątem, że raz, zostawia go, dwa, z dziećmi, dwa, że mają wyjazd do miejsca, które tak nie do końca brzmi na super rozrywkowe, bo zdaje się, że oni jadą do Nowego Jorku? Tak, to dla mnie to brzmiało na zasadzie, ale... Tam się jeździ załatwiać rzeczy. Tak. Ale z drugiej strony, to musisz pomyśleć w ten sposób. Jesteś wiochmenem, na zasadzie to jest troszeczkę tak, jak mieszkasz we wsi, która ma 20 mieszkańców i wygrywasz jedną noc w hotelu we Wrocławiu. To jest tak, mówisz, lepsze to niż nic, no nie? To trochę, jest chyba takie trochę myślenie. To kumam, zdarzało mi się podczas gimnazjalnych wojaży myśleć, fajnie byłoby pojechać do Krakowa. Więc okej, niech będzie. Niech zostanie to, ale poza tym mamy jeszcze cały ten element rodziców, a nawet bardziej tylko matki, bo ojciec ojciec po prostu jest, to tyle, a matka jeszcze odwraca się i mówi największe truizmy. I co się mówi dzieciom? Nie śpijcie, nie kładźcie się, późno się nie kładźcie. To chciałem powiedzieć. Jestem dobrą matką, mam czyste sumienie. Ale ta scena jest naprawdę tak cudowna, bo oni tak bardzo chcą spierdzielać. To jest tak bardzo... Jezu, wreszcie spokój o tych gnoju, o tej Ani Zielonej, o tego typka, co ja go muszę codziennie wnosić. To jest... Gdyby ten film był trochę poważniejszy, to byłaby scena, w której byś wyczuwał...
Tak, ona niby kocha swojego synka, ale to jest kuwa ciężar i zajmowanie się nim codziennie, wnoszenie do lodówki, do wanny, wyjmowanie z wanny. Jednocześnie jest to film, który na pewno nie doczeka się remake'u w najbliższym czasie. Wiesz co, ja bym się nie zdziwił, gdybym się doczekał remake'u, bo co ja prawda... Ja bardzo chciał. Tak, tylko tak, widzisz, prawda... ja mówię, że się nie doczeka, licząc, że się doczeka, bo zazwyczaj jak mówię, ale by było fajnie, gdyby coś zrobić, to tego nie robią. No, bo tutaj jest potencjał, tylko że jedną rzecz, którą musieliby utrzymać, na przykład to, że no nasz Zwoll, jeden ze Zwolli, czyli ojciec dziewczynki, która uwielbia Martiego, którym krzyczy, no, pieprzona kaleka, 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 i wrzeszczy, kaleka, i pewnie jeszcze zabiera mi pieniądze z tego ubezpieczenia społecznego, a ziomek wyraźnie jest bezrobotny, więc to jest cudowne, że on z tego żartuje, to dzisiaj by mówił, kurczę, ja nie wiem, czy to wypada. Nie, no, w horrorach wypada bluzgać, wypada obrażać, wypada być ścierwem troszeczkę. I tego, no, to jest, jeżeli czegoś bym się bał, to tego bym się bał właśnie. Tym bardziej, że zazwyczaj osoby, które ścierwem są, bardzo szybko zostają zanihilowane. Bardzo ładnie. Swoją drogą, bardzo ładnie zostaje zanihilowany. Tak. Z czym miałeś największe skojarzenie? Bo on wchodzi do budynku z kwiatkami i zostaje zaatakowany przez podłogę. Jak to się nazywa? Budynek z kwiatkami. Szklarni. Dziękuję. Bo ja miałem skojarzenie z jednym filmem, który wyszedł chyba... Kurwa, muszę sprawdzić aż teraz, bo wydawało mi się, że ziomek zobaczył. A ja z filmem właśnie. Okej. Okay. A to mów z czym? Nie. Ty zacząłeś to, dobra, nie pasuje. Dobra, no. bo dla mnie to było jak nic scena z Obcy 2. Mm-hmm. Ostatnie starcie, gdzie mamy te obcy, które wciągają, ale to jest rok później ponad. Czyżby James Cameron zainspirował się Stephenem Kingiem? Bardzo słusznie by to było, ale wiesz, jeżeli chodzi o sceny, które jeszcze w jakiś sposób zapamiętałem i warto o nich wspomnieć, jak oceniasz spontaniczną scenę slapstickową z wnykami? Jezu, jak ja ją kocham. Jezus, widzisz, jest, po pierwsze, cała scena redneków, wszyscy pijani, w ogóle, swoją drogą, w tym filmie wszyscy pijani jeżdżą autami bez każdy pijany policjant jeździ autem, asystent szeryfa. Cały czas wszyscy napierdzielają na chlani i nikomu nic się nie dzieje, i wyruszają na polowanie za naszym wilkołakiem, mimo tego, że pan szeryf mówi... Jesteście debilami, to jest private justice, to jest milicja i tak dalej, ale wtedy burmistrz mówi, jedziemy. I pokazuje zdjęcie i mówi, he was torn apart. No. I dostajemy, dla mnie to jest cudowne zdjęcie, bo pierwsze wchodzimy we wnyki i ziomek próbuje otworzyć wnyki, które prawdopodobnie ci sami ludzie sami rozłożyli. Oczywiście, że tak. No kłusownicy, typowe wsiury amerykańskie, które, no dobra, to musimy chyba złapać tego jelenia, rozkładaj wnyki i inne pułapki na niedźwiedzie. Więc jeden cymbał pijany wchodzi w to i mówi do drugiego cymbała, stary, weź mi pomóż, bo stopa boli, znaczy łydka. No dobra, to ci pomogę. Rozchyla... bąk i puszcza. Ale to jest cudowne, eskalacja, bo jest... wilkołaka czy coś tam. Nie, ktoś woła. O, tam jest. Ale ta eskalacja właśnie, że najpierw mamy a on, no daj spokój, pomogę ci. Potem jest, co? I znowu jest, jest tak piękne. Swoją drogą w końcu w filmie z wilkołakiem zawyłem. Widzisz? Zwiadają to, że on próbuje otworzyć wnyki rękoma, a nie robi tego, co powinien robić jej nogą, bo tam jest, musisz robić nogą tak naprawdę, bo inaczej nie ma opcji, szczerze. Są robione testy gdzieś tam, chyba że to są jakieś gówniane wnyki. To jest dla mnie jeszcze bardziej urocze, ale to nie jest jedyny slapstick w tej scenie, bo potem przechodzimy bardziej dalej i mamy znowu, kurna, Cameron mógł wziąć tę scenę, mógł wziąć to. Bo mamy scenę, gdzie jest ogromna mgła i ludzie łażą i nagle słyszą te dźwięki. On jest pod nami, on jest wśród nas. I to jest dosłownie dla mnie ta sama scena, bo on niby chodzi między nimi. I oczywiście najpierw zabija czarnego w tym momencie. To nie jest pierwsza osoba, która ginie, ale jak już idą grupą, to jest jeden czarny. To pierwszy, w pyszczycho dostaje, potem dostaje w drzewo. Ale uwielbiam to, że jest jeden pan, który zajmuje się bezpieczeństwem w pubie. Wykidajło tak zwany. Właściwie to jest wykidajło, ale to też jest właściciel babu, no nie? No. Którego głównym narzędziem spokoju jest kij baseballowy, który się nazywa The Peacemaker.
Więc on myśli, haha, wilkołaku, jak ja ci jebnę. I on próbuje bić tego wilkołaka, ale my widzimy tylko rękę bijącą i cudowne ujęcie, gdy wilkołak łapie i sam go zaczyna tym napierdzielać. To jest tak zabawne, tak. Ja po prostu pęskałem. Widzisz, to jest ten etap, gdzie w Dog Soldiers wilkołaki powinny złapać za karabin? Tak. Bo wiedzą, jak się tym posługiwać, nie? A tutaj mamy takie, okej, masz gigaszpony, wielkie zęby i duże oczy, żeby cię lepiej widzieć. I za co łapiesz? Za kij baseballowy. I tłuczesz chłopa jego własną bronią. To jest takie upokorzenie. No. To jest takie upokorzenie. Ale to jest także dlatego, ponieważ mówiłem że wcześniej, dobra, to nie jest taki zwykły wilkołak. Bo mówiłem, że on nie tylko na księżyca pełnie reaguje, ale także to jest jedna rzecz, którą faktycznie chyba rzadko widzisz. I szczerze, naprawdę chyba rzadko widzisz. Bo to jest wilkołak, który nie zjada żadnej swojej ofiary. Tak. On tylko, to jest w ogóle ciekawe, bo on tylko zabija. Nieważne kogo. Tutaj rozerwie, tu oderwie głowę, ale jego motywacja jest bardzo nie zwierzęca, tak jak wilkołaka czasami macie, że wiecie, ktoś wchodzi na jego teren, albo on po prostu w skowycie, oni tam idą, no pojawi się, no to zjem, jak nie pojawi się, to nie zjem. A tutaj mamy wyraźnie typa, który przemieniając się w wilkołaka, przemienia się faktycznie w potwora, który chodzi po mieście, wchodzi do domu, na pierwsze piętro, wspina się, żeby komuś zrobić krzywdę, poluje na dzieciaka, bo mu się nie podoba latawiec. To są wyraźnie inne zachowania niż typowego wilkołaka. Dlatego teoria o złoczyńcy, pedofilu i tak dalej, pasuje tu trochę, nie? Karzącym za grzechy, chociaż sam grzeszący. Wiecie, on teoretycznie karze pijaka za pijaństwo, karze babkę za samobójstwo, bo za próbę samobójczą, karze pewnie kogoś tam jeszcze, karze tych ludzi za to, że są private justice, teoretycznie łamią prawo. No nie? A tak naprawdę próbuje ukarać samego siebie, bo jest pedofilem. No tak. I tutaj możemy postawić kropkę i powiedzieć, to jest film o pedofilii. Zajebisty. Prawdopodobnie Stephen King nie wiedział, że o tym jest. I tak wyszło. Ale żeby nie było, bo jak mówimy o pedofilii, to moim zdaniem to odrzuca zawsze ludzi. To jest przede wszystkim urocza historia o dwójce rodzeństwa. Jakie przejście! O, jak źle! No bo za dużo mówimy o tej pedofilii. Przestańmy. Ja jestem jak taki, wiesz, jak ksiądz w Polsce. Za dużo tej pedofilii. Porozmawiajmy. Urocze dzieci są. Jest dziecko, które się boi węża, który jest na nią rzucany i wpada. Musi ściągać rajstopy w krzakach. No, to źle brzmi, jak ksiądz to mówi. Ale to są urocze sceny. Ale fakt, jest taka scena bardzo wcześnie w filmie. Co nie zmienia faktu, że tak. To jest, mimo tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, zaskakująco familijna historyjka. Bardzo familijna. Bardzo baśniowa w osadzeniu w czasach współczesnych. No jasne, w czasach, kiedy 13-latkowie wyglądają na 70-latków. Ale... Ej, zarówno pani z Zielonego Wzgórza, jak i Cory byli w miarę pasujący wiekiem. To, no, że ojciec ich wyglądał, kuwa, na 70... To jest inne. Tam wszyscy. Bo tam on jest mocno pracującym ojcem. Tak, on się bardzo zmęczył. Bo tam mieliśmy dzieci, tak powiedzmy, do 18 roku, że wyglądające w miarę jak dzieci. Gary Busey około 4 dych i wszyscy inni, kuwa, 6 dych co najmniej, tak, z twarzy. Kuwa. Więc jakby to jest to stopniowanie. Jest to całkiem przyjemna bajeczka i jednocześnie bajeczka, która dostała kilka scen wziętych z podręcznika gatunku, jaki ma reprezentować, a niekoniecznie z tego, czym była. I finalnie, bo to mogło brzmieć, jakbym ja naprawdę był wkurzony na ten film. Jego się super fajnie ogląda. To jest przyjemny seans. Jest przezajebisty seans, bo jest tak głupi. W sensie nie da się go oglądać i tak jak my tutaj mówimy, powaga, pedofil. Nie. Ty go nie oglądasz w ten sposób, tylko oglądasz jak... taką trochę niezamierzoną komedię. Ale trochę. To jest to, co powiedziałem na początku. Byłem pewien, że to jest parodia. I w gruncie rzeczy do tego dochodzimy. Tego się nie ogląda dla wrażeń grozy. Tego się nie ogląda dla, nie wiem, o, wspaniałe efekty praktyczne. Kilka jest całkiem niezłych, ale to nie jest benchmark czy showcase. To nie jest pokazówa tych efektów. To nie jest niezwykle napisana historia przez Stephena Kinga, gdzie, nie wiem, no, wyciągamy największe traumy dzieci i ciągniemy to przez 500 stron.
bo akurat było dłuższe siedzenie w domu przez Stevena, to jest bardzo przyjemny film. That's all. Tak, tak, ale to jest ważne. Słuchaj, jak ty mówisz o tym, że to nie jest większa historia i tak dalej. Jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest 9. albo 10. film w latach 80. zrobiony na podstawie Kinga, a mówimy o roku 85. Tak. Tam były telewizyjne, tam były serialowe i tak dalej, bo Creepshow, więc to nie dziwmy się, że nie jest to historia, na którą pracował pierdyliard lat i tak dalej. Bo kiedy? To jest z drugiej strony film, który... No, no właśnie. To jest z drugiej strony film, który kosztował troszeczkę pieniędzy. Tak. Kosztował ponad 7 baniek, w co mi jest ciężko uwierzyć. Naprawdę, ciężko jest mi w to uwierzyć. Co prawda, piękne ujęcia. To, co powiedziałeś odnośnie chociażby odwracania twarzy. Pan operator... Światełka. Włoch. Tak, światełka. Pan operator to był Włoch. Ja nie pamiętam teraz, kurczę, nie mam tego otwartego przed sobą. Może tutaj gdzieś będzie? Nie, bo jest po niemiecku, to nie zrozumiem. Nie zrozumiem, no, na pewno nie zrozumiem. Okay. Szukaj jedynego Włocha. No właśnie jest jakiś Carlo Rambaldi. Znaczy to jest dużo Włochów, dlaczego? No, bo właśnie. Dino De Laurentiis jako producent po prostu mówił na zasadzie, bo on wybrał tego reżysera i on mu mówił, ta osoba będzie operatorem, ale ja bym, nie. Ta osoba będzie ci, nie. Więc, mi skuzi. No właśnie, mi skuzi. Więc to jest ziomek, który nie znał angielskiego w ogóle, którego syn znał troszeczkę angielski, a obaj, pan reżyser, który nie znał w ogóle włoskiego oczywiście, znali trochę francuski, oni się komunikowali trochę francuskim, trochę przez angielski do syna, który mówił to swojemu ojcu. Ale pan operator pracował dla... Kurczę, dla którego z tych genialnych reżyserów włoskich, genialnych w cudzysłowie, ale od horrorów, nie przypomnę sobie teraz, ale facet zrobił genialną robotę. Armando Nannuzzi. Nannuzzi, właśnie. Armando, to możesz zobaczyć, bo on robił... Chwilę wcześniej robił kilka dobrych horrorów. Ja nie wiem, czy nie pracował z Lucio Fulcim, więc to jest ziomek, który na wiedział, pewno pracował z Stephenem Kingiem jeszcze przy jednym filmie. No właśnie, więc widzisz, więc ja coś pamiętałem, ale nie pamiętam dokładnie takim, gdzie. Takim, który został wydany rok później. Maximum Overdrive robił mu? No. Jezu, mówiłem, że ten film jest, to powinno być jako double feature. Silver Overdrive, Maximum Bullet, coś w tym rodzaju. O nie. A film nie zarobił... Już się grzeje. Film w ogóle nie był hitem w kinach, bo faktycznie już mówiliśmy o tym, że on tak nie wyglądał zbyt kinowo, ale moim... Dwunastkę chyba jest, zarobił? Tak, że zarobił 12, zarobił 4 w weekend, ale ponoć przede wszystkim nie zarobił dlatego, bo marketing był gówniany. Jak poszperacie sobie za plakatami filmu i zwiastunem, czarna to ja się plama. Trochę temu nie dziwię. Czarna tak, plama to... z napisami. Coś, co mogło jeszcze działać w miasteczku Salem, tak tutaj wrzucam... Pamiętajcie, miasteczko Salem 70 lat. No właśnie, a tutaj dostajemy coś, co wygląda jak haiku na czarnym tle i tak. Losowy księżyc. No to nie jest coś, czym sprzedamy. Absolutnie nie. Nie. Aczkolwiek to było też dlatego... są jeszcze przecudowne plakaty, które spoilerują, kto jest wilkołakiem. Tak, są, ale one wychodziły trochę później. W sensie one chyba chociaż nie, chyba jeden był przy okazji. Tak mi się wydaje, ale właśnie problem był taki, że marketingowo to było sprzedawane właśnie bardzo słabymi plakatami, bardzo słabym zwiastunem oraz tym, że główną gwiazdą filmu jest Gary Busey, a on był zajebistym aktorem drugoplanowym, charakterystycznym wtedy, ale nie był w stanie uciągnąć horroru. Szczerze, Corey Haim prawdopodobnie by lepiej przyciągnął ludzi niż Gary Busey, ale nie graliśmy tym, niestety, a byliśmy przecież około momentu, gdzie mieliśmy Mac and Me, gdzie mieliśmy E.T. Ogólnie granie dzieciakiem na wózku mogłoby być niezłym pomysłem, ale nie było to żadnego pomysłu dobrego, a jak poszperacie, i zresztą ja to wrzucę, jak zobaczycie na naszych socialkach, plakaty, które wyszły przy okazji DVD i Blu-raya, wow, jaką tam zrobiły robotę. Wow, jaka jest zajebista robota 20 lat później. Jednocześnie mówimy o VHS-ie, który z przodu ma przemieniających się wilkołaków, którzy tutaj wyglądają jak wkurzone koty. Z tyłu mamy pełen spoiler, kto jest wilkołakiem. I z frontu jeszcze dostajemy, co? Jeżeli nie znasz fabuły, dziecko na motocyklu. Tak, fajnie. Tak. No, nie było tu pomysłu. Moim zdaniem, kurczę... zabrakło chociażby sesji zdjęciowej, która miałaby być sprzedawać film czegoś, czyli na przykład dwójki dzieciaków i wilkołaka, albo dwójki dzieciaków, które przeciwko uciekają, czyli właśnie siostry i brata, albo Gary'ego Busey'a, który ma zderzenie z, albo z gnatem i celuje w coś, żeby już wykorzystać, bo ten film ma ten problem, że on nie jest łatwo go sprzedać zwiastunem lub tylko krótkim synopsis. Niestety. No tak, no...
blurb, który pojawia się z tyłu, to jest Every Werewolf Movie Ever. Tak. Ujęcia nie pokazują czegoś niezwykłego. Zwiastun mógłby zaspoilerować co najwyżej. Mm-hmm. Ewentualnie nie mówić absolutnie nic i nie byłby w stanie sprzedać klimatu tego filmu, bo wtedy by się absolutnie nie sprzedawał ten film. Mm-hmm. A Gary Busey musiał być pierwszy we wszystkich kredytach, bo to było jedyne aż tak rozpoznawalne nazwisko na tamte lata. Tak jest. To jedyna opcja, jaka była jeszcze, to to, że próbowali to sprzedać Stephenem Kingiem. To zobaczycie okładeczkę, która jest klasyk, z tego wydania. Tak, ale no, nie zawsze to działało. A z tyłu tutaj też dla oglądających, to zobaczycie, że macie ujęcie wilkołaka, które po prostu nie widać nic. I te screeny nic nam nie mówią kompletnie. Ale te takie stilcy. Stephen King, który jest dźwignią sprzedażową, był przepięknie eksploatowany jeszcze później, kiedy był wielki napis Stephen King, aniżej poleca. Jestem wielkim fanem tak, tego. Tak. No, słuchaj, to był moment, lata 80. był momentem, gdzie King był w stanie sprzedać prawie wszystko i teoretycznie ten film razem z VHS-ami, z tego co gdzieś tam czytałem, on się zwrócił, on coś tam zrobił, ale to nie był hit, jakiego się spodziewano i dlatego nigdy nie dostaliśmy ani sequela, ani remake'u, bo ten film rozpłynął się trochę w niebycie 75 produkcji Kinga, a moim zdaniem szkoda, bo moim zdaniem to jest właśnie podobne szaleństwo, bo to jest film szalony tak jest naprawdę, ale nie w tym, co ci się wydaje, prawda? Bo on nie jest szalony w Wilkołaku i tak dalej. On jest szalony w tym, że nagle Wilkołak napierdala w ciebie kijem baseballowym. Więc on jest bardzo bliski do tego idiotyzmu, który dostajesz w Maximum Overdrive. To jest dokładnie ta branża głupoty. No dobrze, to jakbyś mógł teraz wybrać, który z tych trzech filmów Stephena Kinga dostaje remake wysokobudżetowy? No. Maglownica, Maximum Overdrive, nie, czy Silver Bullet? Na pewno nie Maglownica, bo nie da się zrobić wysokobudżetowego, mega krytycznego kapitalizmu filmu na ten temat. Mm-hmm. To byłoby tak ironiczne, jakby Amazon go kupił, albo Apple i go zrobił za 100 milionów dolarów. Mówisz o tym samym kazusie, co Barbie i Mattel? Nie. No to jest coś takiego, albo jak mieliśmy, jak jest Severance, taki serial Bena Stillera, mm-hmm, który jest przez Apple chyba robiony, za kupę milionów dolarów opowiada o tym, jak bardzo źle jest w korporacji i tak dalej. Cudowna rzecz, to jest mm-hmm, piękna rzecz w kapitalizmie. Maximum, wiesz co, chyba stawiałbym na Silver Bullet. Mm-hmm. I to, wiecie, zauważcie, dlaczego? Bo Maximum Overdrive żyje tanimi efektami, żyje takim cheese'owatością, taką... To, że on nie jest idealnie zrobiony. To, że tam nie potrzebujemy efektów za miliony. Ten film mógłby kosztować dzisiaj 5 do 10 milionów dolarów i wciąż by zajebiście wyglądał. Za to zrobienie tego wilkołakowego strasznie i za duży budżet, czyli wziąć kilku fajnych aktorów i rozwinąć element komediowy i rozwinąć ten element rodzinny. Ludzie, tak, jesteśmy w momencie, kiedy mamy Stranger Things. Wciąż żyjemy. Dać nam dwójkę postaci około Stranger Thingsowych. To jest niesamowite, jak ten film mógłby śmiało dziać się w tym samym uniwersum. Bez zająknienia, bez mrugnięcia. I wielokrotnie się mówiło, że bo Stranger Things jest bardziej jak taki wysokobudżetowy odcinek Gęsiej Skórki. Nie. To jest przedłużenie i uwspółcześnienie uniwersum Kinga na standardy mm-hmm, Netflixowe. Nie też mówię tak, tego pejoratywnie, tak, ale... Nie, w żadnym wypadku, bo to jest dokładnie to. King uwielbia te dzieciaki, tak, które mają problemy i to jest ten film, gdyby wziąć, którą... Kilka lat temu tego Wolfa kogoś tam byśmy wzięli, Wolf coś tam, Finhead chyba bodajże. I kurwa, dajmy, no ja nie lubię Mega Eleven, ale te dwie osoby wrzucić do obsady i kurwa, film robi 50 milionów mhm, dolarów na weekend otwarcia, ja pierdolę. I nie potrzebujemy pierwszej części It. No, a zdecydowanie, no bo kurna, podobieństwo do pierwszej części It jest tutaj ogromne, mm-hmm, ogromne. Mm-hmm. Więc tak, dawałbym na to, mimo tego, że mój wilkołak mówi swoją drogą, rusza się. O matko, nie, to wygląda jakby, wiesz, on tak lekko tańcował. No właśnie. I w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby taka scena była w tym filmie. Tak, no już nie mówiąc, musi być ileś tam odniesień, więc musiał być jeszcze ten, jak się wilkołak, jak się nazywa, kuwa, wombat. Mhm. Wiecie co, we mnie już się budzi taki mały reżyser, który robił to film. To na koniec, powiem wam, bo wspomniałem tylko o tym, a nie rozszerzyliśmy tego elementu. Słynna scena snu. Co się dzieje,
Ksiądz głosi kazanie. Mówi rozżarzonym głosem, że moi drodzy wierni, musicie być podczas spokojni. Podczas pogrzebu, co jest ważne, tak, podczas pogrzebu. Musicie być spokojni, musicie reagować na chłodno, nie dokonywać samosądu. I nagle okazuje się, że wszyscy wierni, znowu 20 osób max, patrzą na niego jakoś tak z podełba albo z podepyska. Bo za chwilę zaczynają mówić samosąd, samosąd, samosąd. I wszyscy jak jeden mąż i żona przemieniają się w wilkołaków. Muzyka zaczyna szaleć. Nagle słyszymy organy, które zaczynają być przerywane. Myślimy, ale szalony soundtrack. Patrzymy, nie, to wilkołak gra na organach. I to gra dosłownie jak w Tomie i Jerrym. Gra w ten sposób i ktoś mi mówi... O Matko Boska, to jest najśmielsza scena, jakiej bym się w życiu nie spodziewał po tym filmie. Ksiądz się budzi, spocony i myśli, a co jeżeli wszyscy są jak ja? Pamiętaj, że tam jest jeszcze w międzymomencie, jest momencie, który sam Raimi kocha, bo oczywiście wszyscy wierni się przemieniają, ale nie tylko, bo w przodu mamy cztery trumny i z trumny tak, także zaczynają wychodzić wilkołaki. Mamy wybijającą rękę po prostu wilkołaczą. Tam to była ponoć jedna z najtrudniejszych scen. Tak, to jest jedna z najtrudniejszych scen do nakręcenia. 70 statystów było w różnych stadiach, bo ich nie było stać na... robimy jedno stadium, przebieramy, następnego dnia kręcimy drugi. Tylko po prostu te same postacie były grane przez kilku statystów w różnych stadiach zmiany w wilkołaki. Szczerze, wygląda to przepięknie, tak, wygląda to szalenie. No właśnie. W dzisiejszych czasach to byłoby wrzucone jako połowa zwiastunu, bo w ten sposób byśmy sprzedali ten film. Co jest bzdurne, ale tak dziś to się robi. Dziś nie użyję słowa do bingo, czyli oniryczny, powiem deliryczny. I tak, jest to bardzo deliryczne. Ma tu jednej sceny onirycznej, szanujmy nie, się. Nie, jest to scena koszmaru, który śni ci się pod wpływem gorączki, budzisz się i myślisz, co to kurwa było. Jesteś od razu... To jest, wiecie co, mi się jedyny minus tego filmu jest taki, że to jest rzecz, która się śni normalnemu księdzu, a nie ma tak, że ten sens się kończy i budzi się Gary Busey trzymając butelkę whisky. Bo tak to się powinno, kurna, skończyć, że on się budzi trzymając butelkę whisky, ale on się nie budzi tak jak ksiądz. Tylko on się budzi tak... I zasypia dalej. No. Bo dla niego to jest codzienność, jak co dzień. A, dzieciaki sprzedały mi za dużo informacji. Idzie spać dalej. Tak, to mogłoby się wydarzyć śmiało. Ten film można rozwinąć w każdą możliwą stronę. Chciałbym, żeby Mike Flanagan... poszedł do Netflixa, powiedział, ja chcę zrobić miniserial. Chcę poświęcić więcej czasu dla rodziny głównych bohaterów. Chciałbym rozwinąć Garego Buseya, który tutaj mógłby więcej pokazać. Jake może grać. Jego syn jest aktorem nie najlepszym, nie najgorszym. Jest taki średni, ale on dobrze gra rolę swojego ojca, bo on grał rolę swojego ojca w Predatorach i tam był nie najgorszy, więc... Więc tutaj możemy zaszaleć. Zróbcie to. Ja wiem, że Netflix nas słucha, oczywiście, jakby regularnie dodaje te filmy, które omawiamy. To jest czasem spuki, że kończymy coś obgadywać i nagle patrzę, o, nowo dodane. No i ty tak. Jeżeli ktokolwiek z platform streamingowych tam słucha, odezwijcie się może w końcu, co? Właśnie, to było... Nie, bo oni tak za darmo nas promują, to my się nie odezwiemy. Już nigdy więcej nie powiem nic o VOD. Drogi Disney Plus, pamiętaj, twój film też możemy jakiś tutaj wspomnieć. Ale póki co tylko niemieckie Blu-raye. Więc tak, niemieckie Blu-raye, niemiecki Wolfenmännchen... I Stephen King, no. Stephen King w pełnej krasie. Jest śmiesznie, jest potwornie, jest o dzieciakach. Bingo można śmiało rozwiązać. Main się pojawiło, Gary Busey jest szalony. Pięknie, pięknie. No, mówię, to jest film, który ogląda się z radością. Tak jest. Kochajcie ten film, bo ten film pokocha was.